Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dziś omówimy kolejną część panowania w Krakowie Wacława II, a także tragiczne losy pierwszego od ponad 200 lat króla Polski, Przemysła II. Wykorzystując zaangażowanie Władysława Łokietka w walki z Czechami, w roku 1291 na Kujawy Brzeskie najechali Litwini, których przepuścił przez swe ziemie Bolesław Płocki. W rok później przybyły do Polski Wacław II wspierany przez Bolka Opolskiego, Kazimierza Bytomskiego i Bolesława Płockiego ruszył na Sandomierz. Wobec miażdżącej przewagi liczebnej wroga, Władysław Łokietek i jego brat Kazimierz Łęczycki zmuszeni byli wycofać się z księstwa. W sierpniu 1291 roku Przemysł II ponownie spotkał się w Nakle z Mściwojem II i Bogusławem IV, zacieśniając obronny sojusz wymierzony w Brandenburgię, zawarty wcześniej w Słupsku. Książę Wielkopolski, dążący do uzyskania korony, zmuszony był jednak wkrótce powrócić do spraw polskich, bowiem Wacława II nie zadowalało posiadanie samej tylko Małopolski. Wojska czesko-płocko-górnośląskie po zdobyciu Sandomierszczyzny w roku 1292 poszły bowiem o krok dalej, rozpoczynając oblężenie należącego do Łokietka Sieradza. Nie wiemy, czy łamało to zawarty pomiędzy Przemysłem II a Wacławem II podział strefy wpływów, czy też książę Wielkopolski obawiał się po prostu wzrostu czeskiej potęgi, jednak zebrał on swe wojska, ruszając z nimi pod Sieradz, aby, jak wynikało z wydanego przez niego dokumentu, bronić interesów Łokietka i Kazimierza Łęczyckiego. Pokaz siły i rozmowy z czeskim księciem nie przyniosły jednak rezultatu. 9 października Władysław Łokietek i Kazimierz Łęczycki złożyli bowiem Wacławowi II hołd lenny. Rosnąca hegemonia czeskiego władcy wywoływała jednak opór polskich książąt. W roku 1293, prawdopodobnie z inicjatywy arcybiskupa Jakuba Świnki, doszło w Kaliszu do spotkania Przemysła II z Władysławem Łokietkiem i Kazimierzem Łęczyckim. Zawarto tam poufny antyczeski sojusz, którego celem byłoby odzyskanie Krakowa. Przemysł być może wyznaczył przy tej okazji Łokietka na dziedzica w Wielkopolsce w przypadku swej bezpotomnej śmierci, co jednak byłoby w konflikcie z podobnym układem zawartym wcześniej z Henrykiem Głogowskim. Wreszcie Łokietek poślubił także kuzynkę Przemysła, córkę Bolesława Pobożnego, Jadwigę. Choć tutaj co do konkretnej daty nie ma pewności. W roku 1293 zmarła druga żona księcia wielkopolskiego, Ryksa. Pozostawiła mu jedynie małoletnią córkę o tym samym imieniu, Przemysł nie posiadał więc wciąż męskiego dziedzica. Spodziewając się konfliktu z Wacławem II i chcąc zabezpieczyć swą zachodnią flankę, zdecydował się na mariaż z córką margrabiego brandenburskiego Albrechta III, Małgorzatą. W roku 1293 pełnoletni już synowie zmarłego się Momysła Inowrocławskiego, a więc Leszek i Przemysł, objęli współrządy nad swym księstwem. Pod ich opieką znajdował się wciąż niepełnoletni brat Kazimierz. Tymczasem na sąsiednie księstwo dobrzyńskie ruszył kolejny niszczycielski najazd Litwinów. Książę Siemowit wpadł w niewolę i po uprowadzeniu go na Litwę przez najeźdźców, rządy regencyjne w Dobrzyniu objął jego starszy brat, Władysław Łokietek. W roku 1294 doszło do kolejnego litewskiego najazdu. Na jego czele stanął syn wielkiego księcia Butywida, Witenes. Poganie doszczętnie spustoszyli ziemię łęczycką i 10 czerwca pokonali lokalne rycerstwo w bitwie w okolicach Trojanowa nad rzeką Bzurą. Wojska łęczyckie poniosły druzgocącą klęskę, zaś książę Kazimierz II poległ w boju. Ponieważ nie pozostawił on po sobie potomstwa, ziemię łęczycką zajął jego brat Władysław Łokietek.
obydwu przypadkach do najazdów doszło dzięki wsparciu sprzymierzonego z Litwinami Bolesława II Płockiego. W roku 1294 zmarł jego brat Konrad Czerski, który także nie pozostawił po sobie dzieci. Bolesław stał się więc władcą całego Mazowsza. Wzmocniony tak książę zaczął dystansować się od dotychczasowego sojuszu ze swym szwagrem Wacławem II i nawiązał bardziej przyjazne relacje z Władysławem Łokietkiem i Przemysłem II. Jego układy z pogańskimi Bałtami nie umknęły jednak uwadze wojujących z nimi krzyżaków, którzy jeszcze tego samego roku spalili z tego powodu zamek w Wiźnie. Książę Mazowiecki odbudował go jednak w rok później, w dużej mierze dzięki pomocy goszczących tam litewskich wojów. W roku 1295 z litewskiej niewoli zbiegł się Mowit Dobrzyński, który powrócił do swego księstwa, ponownie obejmując rządy. Pod koniec 1293 roku Henryk Głogowski pochwycił i uwięził w Głogowie Henryka Brzuchatego. Wymusił on na nim zrzeczenia się większości ziem na prawym brzegu Odry, wypłacenia sporego odszkodowania oraz przyrzeczenia pomocy zbrojnej w przyszłości. Tymczasem Bolko Surowy usiłował opanować należącą do biskupa wrocławskiego ziemię Nysko-Otmuchowską, co doprowadziło do nałożenia na niego w 1294 roku klątwy. W roku 1295 na księstwo wrocławskie najechał Wacław II. Chcąc zapewne upomnieć się o nadane z upoważnienia króla Niemiec dziedzictwo po Henryku Probusie. Wyprawa zakończyła się jednak niepowodzeniem z powodu zagrożenia ze strony Bolka Surowego, który postanowił wesprzeć brata. Jednocześnie Bolko pojednał się z biskupem wrocławskim, rezygnując z planów podboju ziemi nyskiej. W lutym roku 1296 zmarł Henryk V Brzuchaty, pozostawiając trzech małoletnich synów – Bolesława, Henryka i Władysława. Rządy regencyjne nad księstwem wrocławskim objął jego brat Bolko Surowy. Jeszcze tego samego roku popadł on w konflikt z Henrykiem Głogowskim, odbierając mu Bolesławiec. W kwietniu 1294 roku Przemysł II gościł w Gnieźnie Mściwoja II podczas uroczystości ku czci świętego Wojciecha. Z kolei w czerwcu spotkał się z nim w Słupsku. Książę Wielkopolski powrócił na Pomorze w październiku na wieść o poważnej chorobie swego sojusznika. 25 grudnia Mściwój II, ostatni książę z dynastii Sobiesławiców, zmarł. W myśl zawartych wcześniej układów Pomorze Gdańskie zostało przyłączone do wielkopolskiej domeny księcia. Wzmocniony w ten sposób Przemysł II zdecydował się na koronację, do której doszło 26 czerwca 1295 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Polska uzyskała więc pierwszego króla od czasów zmarłego 219 lat wcześniej Bolesława II Śmiałego. Odnowienie królestwa zapewne zaniepokoiło Wacława II, który kontrolował większość polskich ziem. Niemniej koronacja nie była przez niego kwestionowana. Przemysł II uzyskał także wsparcie polskiego episkopatu. Koronację uznali także m.in. Władysław Łokietek, który w grudniu spotkał się w Gnieźnie z Przemysłem, i Bolesław Płocki. Nie wiadomo, czy doszło do formalnego przyzwolenia ze strony papieża. Królowi nie dane było jednak długo cieszyć się nowym tytułem, bowiem 8 lutego 1296 roku został zamordowany. Wedle najbardziej popularnej teorii stali za tym Brandenburczycy, którzy obawiali się wzrostu potęgi swego sąsiada oraz pożądali dla siebie Pomorza Gdańskiego. Margrabiowie zamierzali jedynie porwać Przemysła II, aby wymusić na nim swe warunki.
Jednak podczas próby jego pojmania doszło do walk pomiędzy napastnikami a królewskimi strażami i w zamieszaniu polski król został poważnie ranny. Ścigani przez polskie rycerstwo porywacze zdali sobie wkrótce sprawę, że nie będą w stanie dowieść Przemysła żywego, wobec czego porzucili go, aby nie spowalniał ich ucieczki. Ciało martwego króla odnaleziono w okolicach Rogoźna. Oczywiście Brandenburczycy nie byliby w stanie dokonać tak śmiałego napadu bez pomocy z otoczenia Przemysła II. Mogły za nim stać m.in. rody Nałęczów lub Zarębów, z którymi zmarły król bywał skonfliktowany i które mogły obawiać się wzrostu jego władzy. Niektóre teorie wykluczają udział Brandenburczyków, obwiniając za to jedynie wielkopolskie rody możnowładcze. Przemysł II został wkrótce pochowany w katedrze poznańskiej. Pozostawił on po sobie jedynie małoletnią córkę, Ryksę, i tym samym wielkopolska linia rodu Piastów wygasła. Okej, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.